Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Stopek. Nagrywam tutaj, w moim biurze, w naszym nowym mieszkaniu. No, moja żona jeszcze nie pozwoliła mnie nagrać reszty mieszkania, bo jeszcze nie rozpakowaliśmy do końca. Ale taki filmik będzie, na pewno będzie. Dzisiaj będę mówił na temat letnich festiwali w naszym mieście, Milwaukee. Milwaukee jest znany przede wszystkim z dwóch rzeczy. Piwo i festiwale. Mamy największy roczny festiwal muzyczny w całym kraju. To oczywiście Summerfest. To trwa 11 dni. Tam grają bardzo popularne zespoły muzyczne. W tym roku będą między innymi The Flaming Lips, The Black Keys, Britney Spears, George Clinton, Peter Gabriel i wiele, wiele innych. Chyba w sumie 100 zespołów, nie wiem dokładnie. Poza tym odbywają się festiwale etniczne prawie co weekend w tym samym miejscu, gdzie odbywa się Summerfest. Jest na przykład Festa Italiana, to festiwal kultury włoskiej, Fiesta Mexicana, to festiwal kultury meksykańskiej, Indian Summer, to festiwal kultury amerykańskich Indian, Asian Moon to festiwal kultur azjatyckich, German Fest to festiwal kultury niemieckiej i oczywiście Polish Fest. To jest największy festiwal kultury polskiej w całym kraju. Nawet nie ma czegoś tak wielkiego w Chicago. Właśnie odbywał się w zeszłym tygodniu, w zeszły weekend. Niestety miałem zbyt dużo pracy, aby tam pojechać, ale moja żona tam była z koleżankami, reprezentowała nasza rodzina. W każdym razie te etniczne festiwale trwają tylko no, kilka dni, zwykle od piątku do niedzieli, ale jest ich bardzo, bardzo wiele, nawet więcej niż te, które właśnie wymieniłem. Poza tym jest bardzo dużo festiwali ulicznych. Zamykają jakąś część ulicy i jest tam muzyka, piwo, jedzenie, rynek, w sensie, że są małe sklepiki na ulicy. W naszej nowej dzielnicy, River West, są dwa główne festiwale uliczne i kilka mniejszych, ale te główne są Locust Street Days i Center Street Days. I dwa tygodnie temu właśnie odbył się Locust Street Days. No, mamy w Milwaukee bardzo dziwny zwyczaj, że zawsze nazywamy te uliczne festiwale days, czyli dni, bo zawsze trwają tylko jeden dzień. I oficjalna nazwa Locust Street Days na przykład jest The Locust Street Festival of Music and Arts, czyli festiwal muzyki i sztuki na ulicy Locust. Ale wszyscy nazywają go Locust Street Days. To jest jakaś no, dziwna cecha naszego dialektu, że dla nas days po prostu znaczy festiwal uliczny. Na początku Locust Street Days jest tak zwany Beer Run. To konkurs biegowy, nie wiem jak tego normalnie powiedzieć po polsku, ale uczestnicy biegają ustaloną trasą w dzielnicy River West i są punkty wzdłuż trasy, gdzie muszą zatrzymać się i wypić piwo. Nigdy osobiście nie uczestniczyłem w tym konkursie, ale zawsze go oglądam. Znajoma mieszka obok tej trasy, więc miała małą imprezę i tam oglądaliśmy to wydarzenie z jej balkonu. I am so fast! You're so magical! Every step I take. Take a beer, you're not gonna win. Here it is. Come on, winner.
That'll keep the baby nice and warm. Oh, 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 oh. Później byliśmy na samym festiwalu. Była tam fajna muzyka, dużo fajnych zespołów. Kiedyś, no, może 5 lub 6 lat temu, ja sam tam grałem, ale zawsze gra mój kuzyn, Sigmund Snopek III, razem z jego zespołem, i ten rok nie był wyjątkiem. Well, I counted all his money, and it was a pretty penny. I put it in their pockets, and I took it home to Jenny. She sighed and she swore she never would deceive me. Devil take that woman, cause you know she tricked me easy. W tym samym dniu wielu naszych znajomych też miało imprezy, więc byliśmy na zmianę na festiwalu i na jakiejś imprezie, i znowu na festiwalu, na imprezie, i w sumie to był, no, bardzo fajny dzień. I zaraz pokażę resztę filmiku, który wtedy nagrałem. Is it cucumber vodka? Mm-hmm. Oh, and Tito's is a American vodka, one of the few. Have you guys ever had that horseradish vodka that's made in Wisconsin? It's supposed to be.
Prawie zapomniałem, a obiecałam komuś na Wikopie, że pozdrowię Wikopowiczów w moim następnym filmiku. Więc pozdrawiam was serdecznie, dziękuję bardzo za uwagę, do widzenia.